zaraz sami zobaczycie. No i zobaczymy, czy on jest w ogóle dobry. W tamtym roku kosiliśmy, miał chyba coś około 16%, ale w tamtym roku było bardzo dużo odbitek i był po prostu praktycznie pół na pół zielony zbierany. A w tym roku pogoda na owsy dopisała, tak jak tutaj. Jest ładnie położony, ale jak jest tak położony, że ładnie się go podbierze, bez żadnych strat. I mamy piękne owsy, poszło 200 kg saletrzaku pod korzeń i to wszystko. I owiec jest naprawdę bardzo ładny, wysoki, nie był w tym roku skracany i dlatego tak wychlustał, jest praktycznie do pasa. W tamtym roku było tylko 5 beli z hektara albo i nie, to w tym myślę, że około 15 będzie owsa z hektara. To chyba suchołotki. Ale słoma jeszcze taka zdrowiutka. O kurde, mokrawa ta słoma. A może pierwszy przejazd od trawy. Dobrze jest. Czyściutko. No tutaj coś odbiło. Teraz dostaliśmy 50 litrów deszczu. To może trawa ruszy. Akurat po żniwach się ciachnie. Tutaj gdzie taki lepszy, naprawdę tęgi, to trochę leży. Tutaj owsik oczywiście w tym roku bezorkowo, jak wszystko co na wiosnę.
Kurde, pokosy po owsie jakby, żyto ściął. Zobaczymy, co to tam uleciało. Czy na to jak wygląda i sypie tak samo. Mieliśmy już w ogóle od owsa odchodzić, ale daliśmy jeszcze jedną szansę. No i w tym roku chyba będzie to dobra decyzja. Sami wiecie, kto oglądał w tamtym roku odcinki żniwne. Mieliśmy tragiczny owies. Roku żółciutki. Nie będziemy badać, nie ma miernika. Tata wozi w środku kombajnu. Dobra, lecimy. Połowę ściął, większą. Jeszcze trzy kawałeczki, praktycznie przy samym domu. Tutaj szósta klasa, nigdy nic nie chce rosnąć, a osik w tym roku podpasowało, deszczyki popadały, był jeszcze później siany. Tutaj kapelusiki powoli się tworzą.
tutaj chyba najgorszy owiec ze wszystkich kawałków. Wiadomo, nie na wszystkich będzie taki sam, ale ważne, że coś jest, nie wymiękło, nie wyschło. Tutaj widzę, więcej się trafia takich już zielonych. Pewnie były odbitki na najgorszej ziemi tutaj. Tutaj to tylko ziemniaki sadzić i słonecznik siać. Jak skurczybyk. Teraz będzie mierzenie. Odjedziemy tylko dalej, żeby tu nie przeszkadzać, bo taki mały pierdolnik. Ale my na takich ziemiach działamy. Tutaj 40 arów, tam 50, potem 60. Dlatego to są bardzo pracochłonne kawałeczki, bo to jest więcej kręcenia jak... Ale obrabia się to, co się ma. No prezes, ledwo zmieściłem. Badaliśmy 5 dni temu, było 17-18, także przepaść, dlatego nie cięliśmy. No a teraz myślę, że 14 załapię, spokojnie. Dużo jest, wiadomo, po dokręcaniu. Procent, kurde, elegancko. Jeszcze jedna próba, może teraz z tego miejsca. Jak się właśnie dobrze dokręca, to znaczy, że jest suchy, a jakbyśmy to ten gwint skręcili i się nie zapiszczy, to znaczy, że jest mokradla, bo się zgniata. Elegancko, suchutki. Lecimy z tematem. Widać było, że jest suchy, bo się bardzo kurzy. Zmierzymy jeszcze w domu. Już szybkie badanie. Tutaj to na raz, ale też myślę, że 10%, pewnie w tych granicach. Tak, jak najbardziej. Tyle dokręcone, to musi być suche.
Tak jest. I lecimy z tematem. No i lecimy, czwarty kawałeczek, jeszcze jeden. Słomka niestety, ale musi trochę poleżeć, bo jest dosyć surowa i jak się w rękę weźmie, strasznie mokra. Ale najważniejsze, że ziarno suche. Zobaczcie jeszcze, jak kukurydza ładnie idzie. Tutaj mamy Pionier 8834. No kolby naprawdę robią się konkretne. Tutaj jedna już taka wielka, tutaj druga. No w większości są po dwie i to wcale nie takie małe. Kukurydza ponad 3 metry wysokości, ale tutaj kolbeczka będzie najważniejsza. Słoneczko już zachodzi i my skończyliśmy owsik. Całkiem nawet pokaźna pryzemka, jak na 2,70. Dokładnie 5,5 przyczepki owsa. Też tutaj nie chcę oszukiwać, także nie będę mówił, jaki to jest tonaż, bo nigdy nie ważyłem owsa, ile na niej jest, także według mnie tak, jak na tą chwilę jęczmień 6 ton to tak średnio najeża, za to owies bardzo ładnie nadgonił. No i teraz ruszamy w pszenżyto odmiana Tadeusz, ale tu zobaczycie w kolejnym odcinku żniwnym. Nie będę robił wszystkiego w jednym odcinku, bo co to byłaby za seria, tak? Także do usłyszenia i czekajcie na kolejne odcinki z serii żniwnej. Na razie, cześć!